Nazywam się Aleksandra Miąskiewicz. Skończyłam anglojęzyczny kierunek sztuki nowych mediów na Piatk i interesuję się grafiką użytkową i ilustracją. I niedawno obroniłam swój dyplom, który jest połączeniem tych obu dziedzin. Dyplom, na który chciałam zrobić coś nieoczywistego i jednocześnie coś dla miasta, które kocham i w którym się wychowałam. Istnieją mapy bardziej schematyczne, plany miasta, ale nic, co łączyłoby tak mocno ilustrację i mapę w jednym. Stworzenie mapy zajęło mi około roku, chociaż jeśli wliczyć w to również research teoretyczny, powiedziałabym, że nawet półtora roku. No, research teoretyczny polegał na analizowaniu, przeglądaniu, szukaniu różnych map z różnych miejsc, które miałyby różne funkcje. Na moją pracę składają się i materiały drukowane, i mapa interaktywna z animacjami, które zachęcają do odkrywania zaznaczonych miejsc. Można na nie kliknąć, można przeczytać krótką notkę, znaleźć adres. Link przenosi nas do map Google'a, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, żeby szybko się tam dostać, może od razu wyznaczyć trasę. Mamy też link do strony internetowej, jeśli taka istnieje, więc jest to swego rodzaju mini przewodnik. Materiały drukowane to plakat B1. Do tego są również pocztówki, mocno związane z tematem turystycznym, ponieważ mogą promować zarówno mapę, jak i miasto, być fajnym dodatkiem, pamiątką. Można je wysłać. Na mapie mamy zaznaczone też poczty. Są również miejsca, gdzie można zjeść. Warszawa jest bardzo znana ze swojej wegańskiej kuchni, więc parę takich lokali zaznaczyłam. I jako dodatek oczywiście naklejki, małe wlepy, które mogą się rozprzestrzeniać po mieście. Miałam wrażenie, że przerosła mnie ilość pracy, jaką sama na siebie narzuciłam, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak dużo trzeba będzie zrobić przy czymś, co ostatecznie wydaje się bardzo proste. Większość elementów wymagała takiego traktowania indywidualnego, że trzeba było wszystko osobno rozrysować. Tak naprawdę jedynymi elementami, które powtarzają się na całej mapie, są drzewa, bo są tylko trzy. Po zaprezentowaniu projektu okazało się, że wiele osób widzi w nim przyszłość, także dało mi to też taką motywację, żeby nie porzucić tego projektu jako coś, co służyło mi do obronienia dyplomu, tylko żeby rzeczywiście zrobić z tego projekt bardzo praktyczny, żeby wszedł kiedyś w życie. Chciałabym go rozwijać dalej, wejść we współpracę z informatykami, ponieważ jest też wersja interaktywna mapy, którą zaprogramowałam sama z pomocą oczywiście mojego promotora technicznego. Rozwijanie mapy na pewno będzie o tyle łatwiejsze, że nie muszę już szukać sposobu, jak tę mapę robić, bo już go wypracowałam, robiąc ten fragment. Przy dalszej pracy tak naprawdę trzeba skupić się na researchu, no i na samym wyrysowaniu tego, wyklikaniu. Idealnie by było, gdyby projekt udało się rozwinąć tak, żeby potem mógł trafić w ręce fanów Warszawy, miłośników i turystów.